Kasia Kowalska to polska piosenkarka, która ma na koncie liczne sukcesy. Taką popularność warto wykorzystać, co z powodzeniem robi córka Kowalskiej, Ola. Choć ciężko jej dorównać swojej mamie, to idzie jej to coraz lepiej. Wszystko dzięki kontrowersyjnym zdjęciom, jakie publikuje na swoim Instagramie. Kasia Kowalska jest piękną kobietą. Nic dziwnego, że ma równie urodziwą córkę. Ola Kowalska ukończyła 21 lat i rozwija swoją popularność. Coraz częściej wrzuca odważne zdjęcia. Szokują one media, które chętnie o niej piszą. W ostatnim czasie w internecie pojawiły się komentarze pod zdjęciami gwiazdy, które wywołały niemałe poruszenie. Nic dziwnego, wystarczy na nie spojrzeć. Kasia Kowalska ma odważną córkę. Ola Kowalska chętnie publikuje bardzo odważne zdjęcia, na których widać ją poprzebieraną w różne, ciekawe kreacje. Ma ona wyczucie, jeśli chodzi o dobieranie garderoby pod względem kolorów, a także dodatków. Nie to budzi jednak największe emocje. Najgłośniejszą reakcję wywołały ostatnie fotki, na których Ola odsłania sporą część swojego ciała. Rozpoczęło się od zdjęcia, na którym prezentuje swoje bardzo długie włosy, które okrywają całkiem gołe piersi. Ubrana jest tam tylko w krótkie, srebrne spodenki. Następnie opublikowała zdjęcie w dżinsach i staniku, a jako ostatnie dotychczas, najodważniejsze, eksponując po raz kolejny swój nagi biust, który przytrzymuje ręką. To była prawdziwa bomba. Fani zachwyceni, piękne ciało, komentuje fan. Czasem słownik jest zbyt ubogi, by opisać coś. Zjawiskowo wyglądasz, czytamy pod zdjęciem. Jaki jest sens robienia takich zdjęć i wrzucania do internetu, nie czaję, czytamy komentarz. Chcę przykuć na topless i futerko, uważa ktoś inny. Faktycznie, trochę cycka, falbanki i skóra, sztuczna lub nie, węża może skusić. Stwierdza fan. Dziewczyna, która poza nazwiskiem nie ma absolutnie niczego do zaoferowania, smutne te czasy. Czytamy komentarz. Rodzice czegoś zaniedbali, skoro młoda dziewczyna szuka poklasku w sieci niemal się rozbierając. Może jeszcze nie jest za późno na odrobienie przez nich lekcji. Stwierdza ktoś inny. O tym, jak wyglądały pierwsze momenty życia córki, opowiada Kasia Kowalska. Olę urodziłam wcześnie, w czasie jednej z największych zawieruch w karierze. Bardzo dużo wtedy pracowałam, ciągle nie było mnie w domu. Córkę wychowali moi rodzice. Ola obecnie jest w Londynie, czytamy w wywiadzie dla Twojego stylu.